W tym krótkim materiale chcę Ci pokazać przede wszystkim, dlaczego nie potrzebujesz portfolio w wielu przypadkach, albo jak to zrobić w sposób mądry, sprytny i efektywny, nawet jeżeli jeszcze nie masz doświadczenia. Na koniec tego materiału pokażę też, jak dosłownie w 15 minut, mega krótki sposób stworzyć stronę internetową w Twojej własnej domenie krok po kroku. Dlaczego w ogóle nie potrzebujesz portfolio w większości przypadków? Głównie dlatego, że freelancerzy często od tego zaczynają, że muszą mieć portfolio, żeby móc zacząć, bo nie mają doświadczenia. W związku z czym blokuje ich to przed pierwszym krokiem, żeby po prostu zacząć współpracować z klientami. Inni natomiast mówią, że mają doświadczenie, ale na przykład nie mogą pokazać swoich klientów, bo mają jakieś umowy NDA. Mają swoje doświadczenie, ale dotyczące zupełnie innych tematów. Nie wiedzą w ogóle, jak to zorganizować, przygotować w formie zjadliwej dla klienta. Natomiast z mojej własnej perspektywy, w większości przypadków nie potrzebujesz portfolio. W tym sensie, że potrzebujesz lepszego procesu sprzedaży. No bo powstaje takie strategiczne pytanie, dlaczego klient, z którym masz rozpocząć współpracę, w ogóle będzie pytał o twoje doświadczenia albo o twoje portfolio. Partnerem kanału jest Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla twojej strony. Jeśli mówilibyśmy o pozyskiwaniu klientów przez giełdy zleceń, to prawdopodobnie ci klienci po prostu tobie nie ufają albo nie wiedzą, w jaki sposób wybrać pomiędzy masą różnego rodzaju elementów czy masę innych osób, które się tam zgłaszają. Wielu klientów po prostu się boi, więc próbuje znaleźć jakieś argumenty do swojej decyzji albo po prostu klientowi brakuje wiedzy, żeby znaleźć albo 1001 powodów. Natomiast zwróć uwagę, że nawet w takiej konkretnej sytuacji, posiadając portfolio, wcale nie rozwiązujemy tego konkretnego problemu. Posłużę się konkretnym przykładem. Przede wszystkim na samym początku najważniejsze jest to, żeby złapać z klientem odpowiedni kontakt. Bo jeżeli klient ma nas ocenić tylko na podstawie tego, że tam wysłaliśmy jakąś informację i on na tej podstawie podjął decyzję, to portfolio w tym przypadku nie pomoże. Dobry kontakt z klientem, dobry flow, spotkanie, poznanie się nawzajem i najważniejsza, kluczowa rzecz w całym procesie sprzedaży, w całym procesie rozmów z klientami jest to, żeby znaleźć te punkty zapalne, punkty bólu, kiedy klient nie potrafi sobie z czymś poradzić, kiedy ma jakiś problem i szuka jego rozwiązania. Sprzedaż poprzez doradztwo polega na tym, że rozmawiamy z takim klientem i nawet w trakcie na żywo proponujemy różnego rodzaju rozwiązania, które są rozwiązaniem jego konkretnego problemu. Nawet jeśli nie rozwiązywaliśmy tego problemu nigdy wcześniej w historii, mamy tylko wiedzę teoretyczną. Spotykamy się z klientem, który chce mieć social media i okazuje się, że jego celem jest to, żeby na przykład było więcej klientów w jego restauracji. Nawet jeżeli nigdy nie prowadziliśmy klienta w restauracji, to możemy mu o tym opowiedzieć. Raz jeszcze. Dlaczego w takim razie portfolio nic nie zmienia? Dlaczego moim zdaniem nie ma to wielkiego znaczenia w przypadku procesu klientów? No bo załóżmy, że właśnie jesteś social media managerem i głównie pracujesz z gastro. Miałem w tej branży kilkuletnie doświadczenie, więc rozumiem, że tam to rządzi się swoimi prawami. No i powiedzmy, że masz piękne portfolio, robisz restaurację i robiłeś nawet zdjęcia i tam są piękne zdjęcia i burgerów i ludzi i jakby znasz dobrze cały proces tego, jak tam w tabace poradzić sobie z powiększaniem pojedynczego paragonu i tak dalej. No ale klient, który teraz do ciebie przychodzi, jest klientem, który na przykład ma wulkanizację. No i teraz w jaki sposób masz temu klientowi pokazać swoje portfolio dotychczasowych klientów i w jaki sposób ma się w tym odbić? No potrafisz robić zdjęcia na przykład jedzenia i potrafisz prowadzić profile związane z jedzeniem, a klient trafia do ciebie z zupełnie innym tematem. I w tym przypadku będzie to nieskończony problem, bo każdy klient jest trochę inny. Chyba że oczywiście specjalizujesz się tylko i wyłącznie w gastro, to i nadal będzie trudne w tym się odbić, no bo jedni klienci są w gastro typu, nie wiem, z fast food, które po prostu są szybkie burgery do zjedzenia, a po drugiej stronie mamy restauracje premium, które serwują jedzenie w zupełnie inny sposób. I ponownie klientowi trudno będzie się w tym miejscu odbić, więc twoje portfolio, nawet najwspanialsze, w większości przypadków temu klientowi się po prostu nie przyda, bo nie będzie on w stanie w tym odbić. Tak samo będzie w przypadku copywritera. Z jednej strony mamy osobę, która opisała mnie stronę internetową dla ogrodnika, a po drugiej stronie mamy portfolio strony sprzedażowej butów. No i ponownie trafia do ciebie klient z zupełnie innej branży. Jak on ma zrozumieć, czy te teksty są dobre? Jak on ma się w nich odbić? To totalnie kiepski pomysł, żeby w tym przypadku zrobić. No ale co z tym można zrobić? W jaki sposób do tego podejść? Na początku, raz jeszcze podkreślę, sprzedaż poprzez doradztwo. Teraz tutaj, no, nie chwaląc się, ale mam równocześnie na to dobre dowody. Moja firma, lekko licząc, wygenerowała trochę ponad 5 milionów przychodu i w tamtym momencie nie miałem strony internetowej, nie miałem portfolio, nie miałem żadnego showreel, nie miałem żadnego elementu, którym byłem w stanie pokazać, jednoznacznie jakoś zweryfikować u klienta, że ja potrafię to robić. To, co mnie wyróżniało, to był dobry proces sprzedaży, dobry proces rozmawiania z tymi konkretnymi klientami i pokazywanie im, dlaczego jestem w stanie rozwiązać ich problem. Ci klienci po prostu zaczynali mi dzięki temu ufać, bo rozumieli, że ja rozumiem ich biznes. I to jest najważniejszy element. Portfolio jest tylko dodatkiem, który może 5, może 10% twojego sukcesu będzie zależał od tego, czy masz dobre portfolio. I nawet jeśli masz portfolio, to da się to zrobić 4 razy lepiej. No bo oczywiście, warto mieć swoją stronę internetową. Koszt dzisiaj stworzenia takiej strony internetowej jest prawie pomijalny, bo to będzie jakieś 70, może 100 zł rocznie. Wtedy mamy też często e-maila w swojej własnej domenie, więc już nie wyglądamy jak buziaczek, Karol Mapa Buziaczek
192, tylko jednak wyglądamy profesjonalnie, jest to kontakt małpa nazwa naszej firmy.pl, nawet jeżeli nie mamy firmy, wygląda to po prostu dobrze i profesjonalnie. Równocześnie, kiedy mamy taką stronę internetową i nasz klient chce nas polecić, to po prostu może wysłać linka z naszej strony internetowej i w ten sposób możemy nas łatwo polecać. No i taki link do naszej własnej strony internetowej w naszych social media, czy to na Instagramie, na LinkedIn, na Facebooku, wygląda po prostu profesjonalnie niż brak takiego portfolio. A równocześnie dzisiaj może to być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo tanie. Więc jeżeli się za to zabierasz i chcesz stworzyć swoją stronę i swoje portfolio, to zrób to dobrze. W szczególności, jeżeli jeszcze nie masz doświadczenia, to jeszcze nic nie oznacza. Jesteś w stanie przygotować portfolio albo stronę internetową, która mówi o tobie w taki sposób, że ktoś będzie chciał z tobą współpracować. Oto kilka przykładów. Zamiast więc pokazywać takich randomowych swoich klientów, randomowych elementów, randomowe elementy, które robimy, lepiej jest stworzyć uniwersalne portfolio, w którym każdy klient może się odbić. Jako prosty przykład dla copywritera podaję na przykład dosyć często. Stwórz opis strony internetowej, czy na stronie internetowej stwórz opis jako portfolio, na przykład szklanki wody. Stwórz dokument albo zrób to na stronie internetowej, w którym ten sam produkt opisujesz na trzy różne sposoby. Na przykład, niech to będzie opis szklanki wody w sklepie internetowym jako produkt, szklankę wody na stronie sprzedażowej albo treści w newsletterze. Niech to będzie ciekawe, niech to będzie intrygujące. Oczywiście szklanka wody jest to tylko przykładem. Może wybrać cokolwiek innego, coś śmiesznego, coś, co po prostu może w jakiś sposób też zaskoczyć i będzie uniwersalne. Bo chodzi o to, żeby klient w tym momencie sobie pomyślał, jeśli on poradził sobie z takim trudnym tematem, czy z takim nietypowym tematem, z takim nudnym tematem jak szklanka wody, to również z moim produktem będzie w stanie się odnaleźć, będzie w stanie sobie poradzić z tym tematem, który ja mam, bo przecież w porównaniu do tej przysłowiowej szklanki wody, czy jakiegoś tam innego absurdalnego produktu, mój produkt jest łatwiej zrozumiały. Bardzo podobnie może być w przypadku social media. Ola, moja żona, która od niedawna prowadzi sobie social media, stworzyła taki profil, swój własny, który pokazuje, jak profil w branży medycznej mógłby wyglądać krok po kroku i na tej podstawie jest w stanie pokazać to innym klientom, zobacz, tak może wyglądać twój profil w tej konkretnej branży. Można też w tym celu stworzyć mikrobrandy, albo śmieszne brandy, albo zabawne brandy, które będą jakby pokazywały jakąś nieistniejącą firmę w social mediach, która jeszcze nie istnieje, ale również w taki ciekawy, zabawny sposób do tego podchodząc, można stworzyć bardzo efektywne portfolio. Nawet jeżeli nie mamy doświadczenia, to po prostu je stwórzmy tego typu nieistniejący profil. Oczywiście to może być też taki mikrobrand, czyli taka mikromarka dedykowana dla konkretnej branży, czyli mamy stronę internetową w formie mikrobrandu, na przykład social media manager dla branży medycznej, dla gastronomii. Możemy tych mikrobrandów mieć kilka i pokazywać tam bardzo konkretne produkty czy portfolio w tym konkretnym przypadku. No i wtedy tak naprawdę, kiedy już mamy na to pomysł, kiedy mamy na to koncept, przychodzi czas na stworzenie strony internetowej. Strona mojego partnera, hostinger.pl, to naprawdę bardzo fajny hostingodawca, który ma bardzo ciekawe rozwiązania, o których zaraz ci opowiem. W zakładce usługi znajdziesz coś takiego jak kreator stron internetowych. On jest całkowicie w formie takiego wizualnego buildera, który zaraz ci pokażę. Jest to bardzo proste i bardzo proste narzędzie. Jak klikniemy sobie tutaj usługi kreator stron internetowych, to możemy wybrać dwa plany. Kreator stron internetowych biznes, który jest w momencie za 15,99 zł miesięcznie. I jest tu kilka rzeczy, o których warto pamiętać. Między innymi w obrębie tego jedynego hostingu będziesz w stanie postawić aż 50 stron internetowych. To oznacza w fakcie, że możesz postawić stronę na przykład jako link w bio, takie linktree własne. Możesz postawić swoje portfolio, możesz w przyszłości postawić jakiegoś bloga, jakiś portal kontentowy, czy nawet na upartego kilka stron dla klientów. Masz też obsługę skrzynki mailowej, masę innych ciekawych rzeczy, które pojawiają się w środku. Kiedy dasz ten produkt do koszyka, no to przy 48 miesiącach aktualnie dostaniesz 3 miesiące za darmo oraz darmową domenę. Jeżeli skrócisz sobie ten czas zobowiązania na przykład 12 miesięcy, to oczywiście cena miesięczna pozostanie dokładnie taka sama i tak jak wspomniałem, to będzie też darmowa domena. No i warto o tym pamiętać, że możesz też skorzystać z mojego kodu rabatowego GEEKWORK10 lub tego, który jest napisany w opisie do tego materiału, aby zmniejszyć sobie tą cenę jeszcze o 10%. W moim panelu, jak widzisz, już jest całkiem sporo różnego rodzaju stron internetowych. Mam kilka hostingów, klikamy dodaj stronę i wybieramy sobie kreator stron Hostinger. Zostaniemy przeniesieni do takiego wizualnego edytora strony internetowej, czyli nie musisz posiadać żadnej zdolności czy wiedzy o programowaniu, a stworzysz bardzo ładne portfolio. No i teraz to, co musimy zrobić, to opisać, jak ta nasza strona ma działać, czy jakie elementy chcemy tutaj wymienić. Więc zróbmy sobie, że to jest portfolio grafika. No i wklejmy tutaj jakiś opis, który sobie przygotowałem chwilę wcześniej, taki, że jesteśmy grafikiem, freelancerem, co pokazać swoje portfolio z podziałem na konkretne kategorie. Zwróć też uwagę, że na dole masz taką stopkę jak gotowe szablony, więc mógłbyś zobaczyć, jak takie strony mogą wyglądać i po prostu w bardzo przystępny sposób sobie je edytować. Mamy nawet specjalną kategorię portfolio i są tutaj naprawdę bardzo ciekawe działające strony internetowe, które wyglądają naprawdę bardzo dobrze, więc mógłbyś po prostu teraz wybrać ten szablon,
podmienić tutaj swoje teksty i już tak naprawdę zacząć z tego korzystać. No ale my teraz pozwolimy sztucznej inteligencji działać dla nas, więc klikam po prostu stwórz stronę, no i czekamy teraz kilkanaście sekund, aż całość tej pracy zostanie tutaj wykonana przez nas automatycznie. No i w trybie rzeczywistym widzimy już, jak ta nasza strona wygląda. Mamy tutaj faktycznie te rzeczy, które mnie interesowały, czyli podział na doświadczenie, na zakładkę o mnie, na usługi graficzne. Wszystko wygląda całkiem dobrze. Wybierzemy sobie jeszcze trochę inne kolory i klikamy kontynuuj. To, co od razu bardzo fajne, jest to, że w obrębie tego buildera tak naprawdę wszystko dzieje się w sposób wizualny. To znaczy nie musimy mieć wiedzy o tym, jak programować, żeby na przykład sobie spowodować, żeby to główne menu było trochę większe, mniejsze. Bez żadnej znajomości kodu można tutaj sobie krok po kroku zrobić. Tutaj mamy social media, ale możemy zaproponować, żeby to było coś innego. Możemy stworzyć sobie podstronę, gdzie taki opis zostanie przez nas przygotowany. Możemy tutaj łatwo poprosić o generowanie innego obrazu i dokładnie dodać tutaj opisy i ta strona zostanie tutaj zrobiona zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o ten element wizualny. Jest też kilka istotnych kwestii, jak na przykład możemy tutaj dodać sobie sekcję, wybrać sekcję formularz kontaktowy. Mamy od razu kilka przykładów tego, jak takie strony mogą wyglądać. Ja wybiorę sobie ten ostatni. No i oczywiście teraz mamy od razu formularz kontaktowy do kontaktowania się z nami. To, co możemy tutaj zrobić, to kliknij edytuj formularz. No i oczywiście na tej podstawie pozmieniać sobie wszystkie elementy, takie jak pola zamiast name, żeby było twoje imię. Wpisz imię. I w trybie rzeczywistym, jak widzisz, wizualnie widzimy dokładnie, jak to się zmienia. Załóżmy, że też nazwiska nie potrzebujemy, więc możemy sobie to pole usunąć. Wiadomości też możemy w sumie zostawić, niech sobie tutaj będzie. Nie będę raz do wszystkich tych pól, chodzi mi tylko o zasadę działania, jak to może być skonstruowane. To, co jest już tutaj też niesamowite, to to, że w momencie, kiedy ten formularz mamy zrobiony, możemy też podpiąć sobie tu pod pewne narzędzia, takie jak na przykład automatycznie tutaj dostaniemy listę zgłoszeń, czyli wszystkie osoby, które kiedykolwiek ten formularz tutaj uzupełnią, będziemy mogli z niego korzystać, to znaczy będziemy widzieli dokładnie, kto i kiedy te formularze tutaj przesłał w obrębie zarządzania tą stroną. Mamy też generator logo, ale to, o czym chciałem teraz tutaj powiedzieć, to, że możemy ten formularz w bardzo łatwy sposób, edytuj formularz, w bardzo łatwy sposób podłączyć do urządzenia, do specjalnego narzędzia AI, które na podstawie na przykład tego, że ktoś ten formularz uzupełni, z pomocą sztucznej inteligencji odpowie na konkretną wiadomość od razu, przygotowując taką wiadomość z szablonów, na przykład dziękujemy, że dołączyłeś do naszej bazy, albo skontaktuję się z tobą jutro, lub cokolwiek innego. Więc jest bardzo wygodne, bardzo fajne narzędzie, które od razu daje nam bazę newsletterową w jednym konkretnym miejscu. Wracając do tej strony internetowej, tak jak widzisz, każdy z tych elementów możemy sobie spokojnie to edytować, zmieniać, konfigurować bez tak naprawdę żadnej znajomości programowania i klikamy opublikuj. W tym momencie nasza strona internetowa już będzie działała tymczasowo na takim jakby tymczasowej takiej domenie, ale już strona jest gotowa. Ile czasu zajęło? No pewnie kilka minut maksymalnie, a strona no wygląda całkiem nieźle i myślę, że spokojnie mógłbyś z niej korzystać. Myślę, że dostosowanie tych tekstów to kilkanaście minut. Tutaj moglibyśmy sobie dodać stronę, która właśnie opisywałaby to, co dokładnie tam zostało zrobione. Jak widzisz, te grafiki nawet, które tutaj są przygotowane, już swoją rolę tak naprawdę pełnią i to już mogłoby być wystarczające do tego, aby ruszyć. Prosto, łatwo i przyjemnie. Czyli jeszcze raz, po pierwsze, nim zaczniesz tworzyć stronę internetową, zacznij się zastanawiać, po co to twoje portfolio w ogóle ma działać. Co chcesz tam dokładnie osiągnąć? Czy w portfolio tak naprawdę istotne jest to, żeby pokazać, co dotychczas robiłeś, czy pokazać twoje podejście do tego, w jaki sposób pracujesz z klientami i na jakie najczęstsze problemy czy zagadnienia możesz pomóc, z jakimi problemami możesz podejść do tego klienta i go rozwiązać. Zacznij mówić językiem korzyści, zacznij mówić językiem twojego klienta, a sam fakt tego, że nie miałeś jeszcze klienta, nie będzie tak naprawdę istotny. Dziękuję też Hostingerowi za możliwość współpracy, to jest naprawdę bardzo fajne narzędzie, które no, widzę tam mnóstwo ciekawych funkcji, więc tych tutoriali na moim kanale będzie trochę więcej. A jeżeli temat freelanceringu Cię interesuje, chciałbyś dowiedzieć się więcej, w jaki sposób pracować na freelancie, jak pozyskiwać klientów i tak dalej, to zapraszam Cię do łapki w górę, subskrypcji, wstawienia jakiegoś komentarza, znaku, że ten materiał obejrzałeś. Cześć, na razie, pa, do zobaczenia.